nie zamierzam korzystać z ludzkiej naiwności. Usiądź, odpocznij, wyciągnij wnioski, mój plan jest prosty. Mówić o rzeczach, o których nie mają świadomości. Przedstawić poglądy, zaszczepić szczyptę miłości. Bez trudności nie ma walki, bez walki nie ma wygranych. Czym starszy jestem, myślę, ten plan nie taki łatwy i ten świat nie taki ładny. Jak na pozór wygląda, mimo to chcę cieszyć się i jak najdłużej po nim stąpać. Chcę zostawić ślad, a nie marnie egzystować. Właśnie po to mi te kartki, własnego losu kowal. Ty znowu ciągniesz towar, mówiąc te same słowa. Gdyby nie Ariadny, nic pewnie też bym tak postępował, popatrz. Ludzie mają źle w głowach, łatwiejsza droga. Pozornie prosta, ale powierzchnia jest grząska. Najpiękniejsza róża rośnie w największych kolcach. I żeby się do niej dostać, musisz barierą sprostać. Prawda jest gorzka i jak w sól w ranie wadzi łatwiej. Zamknąć oczy, nie patrzeć na ból i zrady. Łatwiej budować mur, a syf wyrzucić za bramy. Problem nie zniknął, jest niedostrzegany. Jednak rozwój jednostki w oderwaniu od wrażliwej społeczności jest fikcją. Cudzoziemców wyniesiono do rangi stylu życia. Posiadanie rzeczy stało się celem tej podstawy, a zakupy zastąpiły duchowość. Nic dziwnego, że tak. Nasze problemy przy nich to bajka. Psy weszą skandal, gimpy proszą o lajka. Tam dziecko umiera z pragnienia, znowu proszą o kolejny dzień, żeby przeżyć bez głodu go. Żeby w ogóle go przeżyć, żeby mieć czego się cieszyć, żeby móc wyrwać się z rzezi. Żyć bez strachu, uwięzi, bez krwi na rękach, niewinnej krwi i bólu w sercach. Jeszcze narzekasz, nigdy nie brakowało mi chleba. Szczerze doceniam, też doceń starania rodziny, że masz gdzie mieszkać, problem nas nie dosięga. Lubi się powtarzać, zapytaj swoich dziadków albo przyjdzie po cmentarzach. Wiele nieznanych nazwisk, masowe kropy walka. Kto dzisiaj za ojczyznę poniósłby śmierci sztandar. Każdy ma własny problem i ten własny jest najcięższy. Ale nie zapominajmy, że nie sam. Naprawdę, to znaczy być z tego wyzwolonym. Poświęcenie dla większej sprawy, wzięcie odpowiedzialności i samopoznanie stanowią istotę ludzkiej egzystencji. Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu, a zarazem największym sprzymierzeńcem człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka, która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy szeroko otwarte.